Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Manojek. I dzisiaj mam już dla was drugą część gry Trollface Quest, czyli gry, która już kilka dni temu pojawiła się na moim kanale. Była to pierwsza część i przy której ja bawiłem się naprawdę wyśmienicie. Dawno nie grałem w tak dobrą grę przeglądarkową. A to wszystko z tego powodu, że jak sama nazwa wskazuje, Trollface Quest, czyli będziemy trollowani jak tylko się da i będę się wkurzał i będę miał łamigłówki do rozwiązania, więc jeżeli lubicie tego typu klimaty, to zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc zaczynamy grę. Jak widzicie, mamy aż 20 zagadek, więc to może trochę potrwać. No i co? Możemy sobie ponaciskać... Aha, już! Dość szybko to było. Nacisnąłem sobie na jedną z klatek po raz pierwszy i udało się. Możemy nacisnąć na swoją twarz i dzięki temu podejdziemy, ale zostaniemy wykopani, więc to na pewno nie na to. Jak widzicie, mamy tutaj dość ciekawego cycuszka. Tu coś jest takiego... O! Taka kaczka. I to już? Teraz jak nacisnę po tej kaczce, to i tak zostanę wykopany. No to co więcej... O, można gwiazdki naciskać. Uj, zamieniłem się w Baracka Obamę, więc jestem gwiazdą. Dobra, to było całkiem ciekawe. Tu możemy kliknąć na kamerę. Kamera nas porazi w oczach i umrzemy. Możemy nacisnąć na Trollface'a, ale to nic nie zmieni. Możemy nacisnąć na siebie, ale to nic nie zmieni. Możemy na coś jeszcze, na nogę, to też nic nie zmieni. Więc może jakby tą lampę zabrać. Może i tak, ale nie w taki sposób. Co by to tutaj zrobić? Co by to tutaj? No nie. No i tak sobie klikam, no i no nie... Wiem. A czemu wtedy jak Aha! Dobra. Wcześniej jak naciskałem na te oczy, to po prostu nic nie dawało. Dobra, przeglądam tutaj się i przylatuje to, więc teraz nacisnę to i teraz to śpi, więc co teraz przyleci? Okej. Tylko nie wiem czemu. Czy to miało znaczenie, że ja to zmieniłem, czy po prostu... To chyba nie miało nic do znaczenia, tylko po prostu trzeba było obudzić księżyc, więc spoko. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj naszego interesa zacenzurowanego. Co możemy kliknąć? Możemy kliknąć wodę, która jest zimna chyba. Możemy kliknąć wodę, która jest bardzo ciepła. To też tak nie może zbytnio być. O! Yeah. Teraz jest ktoś, kto za pomocą dwóch sznureczków trzyma nasze krzesło i jeżeli nic nie naciśniemy, to spadniemy. Jeżeli naciśniemy na krzesło, to również spadniemy. Jeżeli naciśniemy na jedną z rąk, to też ku waszemu zaskoczeniu spadniemy. Jeżeli na drugą rękę, to no sami już wiecie, co zrobimy, prawda? No powiem wam, że w stosunku do zagadek, to dwójka Trollface Quest wydaje się już dużo bardziej trudny, dużo trudniejszy, bo jedynka jako tako jeszcze... Były levele, które nie były zbyt trudne, natomiast to... No, zgadłem 3 w sumie, czy tam 4 czy 5, w sumie jedno chyba tylko wiedziałem mniej więcej, co trzeba zrobić. 5 zgadłem po prostu klikając dookoła i zgadując. Więc no, to nie wróży zbyt dobrze. To naprawdę nie wróży dobrze. Tu coś było. Tutaj jest jakiś przycisk. Coś w tym stylu. No i to ja rozumiem. Kurczę, zauważyłem, ale było bardzo ciężko. Teraz jesteśmy jakimś żołnierzem. Jest tu nasz kurak, który nic oczywiście nie daje. Są tu jakieś dwa pokrętła, które... Sprawia, że szybciej biegniemy i już. Dobra, no wydaje mi się, że te przyciski coś muszą robić. Tylko co one mogą robić tak naprawdę? No nie, to mi nie pomaga. Ej, tego się nie dało wcześniej kliknąć.
No i to było dość proste, nie? Bardzo, kurwa. Nie ogarniam tego kompletnie. No tak, na zespławik coś pociągnęło. Oczywiście kurak tylko drze japę. Wszyscy drą japę i teraz ja pociągnę i wszyscy drą japę. Jest też księżyc, który śpi. I może jak wszyscy będą darli japę, to przeżyje. No pewnie, że tak. No i to ja rozumiem. To jest jeszcze w miarę jakoś tam zrozumiałe. Helikopter podlatuje. Ja mogę tutaj skoczyć i się zabić. Aha. Ha, no i już trochę klikam tutaj na te wszystkie obiekty. I nichu, ja nie wiem, przepraszam was bardzo, co? Co? Aha. To jest niby śmieszne, ale to jest tragiczne, że ja 10 minut klikam we wszystko i nagle zobaczę, że to jest takie łatwe. To jest tragedia ludzka. To jest ludzka tragedia. Next level, czyli karty. Ale co z tymi... O, lubię takie gry z dopasowywaniem rzeczy. O, są dwie. Takiego czegoś nie widziałem, więc pewnie będzie tu. To było gdzieś tu, nie? Tu, o. O, kurwa, restart. A, bo chyba nie powinienem klikać restart level, nie? Czekajcie, czy to jest to samo? Tak, to jest to samo. To i to, to i to. To i to, i... nie, to i to, to i to. I teraz to kliknąć. No, i nie trzeba klikać restart level. Dobra, to już pamiętałem mniej więcej z pierwszej części, że takie myki, tryki tutaj są. Czemu ja wyszczeliłem tego kuraka? Czy ja powinienem wystrzelić tego kuraka? O, tu mogę coś na nogę nacisnąć. Nie, to nie się nie klika na nogę, tylko na trampolinę. No co się cieszysz, Downie? No i wiecie, i jak zawsze przychodzi taki moment, że jest krótkie cięcie, Adrian wraca do was, jest, żeby was nie kłamać, 5 minut później w nagraniu i ja dalej sobie klikam i dalej nie wiem, o co chodzi. No i tak to właśnie... Co? Dobra, bo już zaczyna mnie to wkurzać. Titanic, co mam zrobić? I udało się. Dobra, takie levele lubię, gdzie po prostu nic nie robię i... Aha. A takich już nie lubię, gdzie dalej nic nie robię. I się nie udaje. Okej, okay, może to i to trzeba naraz nacisnąć? Też niestety nie. What? Aha. Ale to ma... No nie, no trafiłem w zęby. Tam się pojawił Trollface. I teraz to? Teraz to? No nie. To dalej nic nie daje. Ale coś z tym... No, kurde. Coś z tym musi być. Coś z tym musi być. No, kliknij do chuja w te zęby. Otwórz tą paszczę. I teraz to? O, i teraz my jesteśmy... No i to było łatwe. Teraz my byliśmy na rekinie i go zjedliśmy. Jest pierwsza 05, a tutaj nie jest pierwsza 05. Może wystarczy zmienić godzinę. To dalej nie jest pierwsza 05. Podnosi ręce do góry. Aha, 7:25. Coś tu jest. Aha, przycisk do przejechania. A gdybym nie dał dobrej godziny, na przykład zrobił tak o i tu teraz? Serio, godzina nie ma znaczenia tutaj. Wystarczyło nacisnąć. Do kur czy bryndzy. Tutaj jest termometr. Aha. Co już? Trochę przesadziłem z tym termometrem, bo niestety się spaliliśmy. Można kliknąć tą temperaturę, ale... Może teraz i teraz kaczkę i... O, i do domku, zanim się zrobiło ciepło. Tylko nie wiem, co to zmienia, bo... No, mniejsza, nie tłumaczmy. Dobra, widziałem gdzieś tam, ale już teraz nie mam pojęcia, gdzie jest. Dobra, jeszcze raz. Tu jest. Znowu tam jest. I teraz jak kliknę tu, to już nie będzie tu. No, oczywiście.
Teraz tu jest, no tu jest, okej. Ten ktoś wie, że ja tu kliknę, czy to jest, bo to chyba nie jest możliwe, żeby na trzy... Wiecie, to chyba tam, gdzie ja kliknę, to stamtąd zabiera. Więc to chyba nie chodzi o to, żeby tu grać. Wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby tu grać, tylko o co może tutaj chodzić? No do kurwy nędzy, no nie da się tu nic kliknąć. Nie da się trafić w to, co on robi. Nie, może w oczach coś. Coś musi... Może w zębach ma coś takiego. No nie ma tu nic do kliknięcia, a musi być coś, bo no tutaj się nie da trafić, bo to jest nierealne, żebym tyle razy próbował i nie trafił. Bo... O? Serio? Serio, ludzie? Ludzie? Dlaczego mi to robicie? Dobra, zatrzymajmy to. Nie wiem, wyłączmy od prądu. Kręćmy zawór. I... Przekręćmy to i oderwijmy rurę i niech kaczka zrobi salto. I włączmy rurę i to włączmy i... I nie wiem co dalej. Wsadźmy palce do kontaktu. Serio, wystarczy przytrzymać na pralce. Ja pier... A chcę zobaczyć, czy ja musiałem w ogóle to naciskać. Czy wystarczyło przytrzymać? No, pewnie, że tak. A ja wszystko rozjebałem dookoła. Ja pierniczę. Okej, teraz musimy zagrać w brudnego Harego, czy jak to tam się nazywało. Automatic Manual. No i teraz mogę pociągnąć, nie? Też nie. Znaczy, nie chcę ciągnąć, chcę nacisnąć przycisk. Tu są jeszcze jakieś rzeczy do naciśnięcia. Automatic Manual, ale... Ten automatic to taki chuj, a nie automatic, nie? Bo kurczę... Co to za automatic niby? Dobra, czy tu można coś nacisnąć? Niezbyt. Manual. I co? I trzeba pewnie ułożyć troll face'y. No pewnie, że chyba tak. No i teraz ma sens to manual albo automatic. Jest 19 level, jeszcze tylko 2 levele i w końcu uwolnię się od tej gry. Chociaż nie, no jest super, naprawdę. Lubię to robić. Lubię grać w tą grę, tylko że grałem już w nią 42 minuty i trochę mi boli palec od klikania, bo już tyle co się naklikałem to mało wszystkiego. Trzeba na pewno nalać jakiś alkohol wam, co? Okej, teraz razem i teraz tylko ty. No nie. Chyba, że można wybrać tak naprawdę alkohol, który się pije. Ale raczej wątpię. Okej, no ale idźmy... Dobra, teraz nie można wybrać żadnej butelki. O! No. I widzicie? I jesteśmy. Ostatni level z tego, co widać było. Kliknąłem na granata, ale wszystko wybuchło. Kliknę na bombę, ale wszystko wybuchnie. Kliknę na klucz... I nic się nie stanie. Kliknę na to, wszystko wybuchnie. No to kurczy nędzy! Oho! No, jaki słodki płaczek. Dostał kluczyk z litości. So what? Mamy klucz. Wygraliśmy grę chyba. Aha. No i tu damy klucz. I wygraliśmy kuraka. Czy co to tam jest? Jakiegoś ptaka kuraka. I to wszystko już? To już koniec? Dobra ludziska, z tego co widzę, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Gra. Co sądzę o grze? Wydaje mi się, że jedynka trochę bardziej przypadła mi do gustu ze względu na te zagadki. Tutaj zagadki też również były, aczkolwiek były troszeczkę inne niż w jedynce i troszeczkę mniej ciekawe. Bardziej zależne od tego, ile razy ktoś kliknął, czyli trzeba było po prostu wszędzie klikać i znaleźć jakiś mały punkcik, w którym było coś ukryte, tak jak na przykład ta kulka w nosie. Są jeszcze inne części Trollface'a, które na pewno ogramy, a na dzisiaj to już wszystko, tak więc ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam was na więcej, a na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!